Oświadczenie. Pragniemy sprostować udostępniony właśnie odcinek poprzez wyraźne podkreślenie, że opowiadania zawarte w książce Siewcy Obłędu są wyłącznie autorstwa Macieja Szymczaka, zaś wszelkie sugestie o ghostwritingu zawarte w podcaście mają jedynie charakter żartu. Pozdrawiamy i zachęcamy do udostępnienia materiału. W pokoju na kanapie leżały zwłoki Ireny S. z odciętą głową, rękami, nogami i wyciągniętymi wnętrznościami. Ręce i jedno udo przy szafie. Wnętrzności w wiatrze pod oknem. W kuchni na zlewie, krzesłach i drzwiach czerwone plamy. Część nieudolnie pościerana. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami mielenia. Na talerzach serce i wątroba ludzka. Na stole na patelni niedojedzona jajecznica z jakimś tłuszczem. Obok chleb ze smalcem, sałatka z pomidorów i kawałek surowego mięsa. Po mieszkaniu walały się butelki po piwie i wódce. Sposób poćwiartowania zwłok. Jednorazowe cięcia, bez powtórzeń, równo w stawach i wydobycie narządów wewnętrznych świadczą o pewnej fachowości sprawcy w prawnej technice. Głowa denatki częściowo okaleczona. Sprawca pośmiertnie wyłupał jej oczy, które następnie usmażył wraz z jajecznicą na patelni. Obcięty język leżał pokrojony w plastry na lodówce. Na tkankach mięsnych widać ślady konsumpcji. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Na kanale audio opowieści gościnnie przy mikrofonie Joanna Kotala. Z niezwykle ciekawym tematem, przerażającym, przerażająco ciekawym tematem przychodzimy dziś do Państwa z tematem Józefa Cypka, rzeźnika z Niepuszewa. Zapewne słyszeliście o tej postaci. Jest to niezwykle znany morderca, który co prawda został skazany za jedno tylko przestępstwo, bo tyle udało mu się udowodnić, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zabił więcej osób. No właśnie, kim był Józef Cypek? Rzecz się działa jakieś 70 lat wstecz, więc trzeba mieć na uwadze, że kryminologia, kryminalistyka, medycyna sądowa tak naprawdę w tamtym okresie dopiero raczkowały. Nie było takiej ilości badań możliwych do przeprowadzenia, ekspertyz, które przeprowadzane są dziś. Trzeba mieć to na uwadze, jakie to były czasy specyficzne, okres po II wojnie światowej, państwo polskie w ruinie. Trzeba mieć na uwadze te czynniki i te warunki historyczne, między innymi. Ja postaram się dzisiaj te okoliczności przybliżyć i troszeczkę to tło naświetlić, a po moim wstępie będzie już tradycyjnie rozmowa z Maciejem Szymczakiem, autorem opowiadań i powieści Grozy, autorem antologii pod tytułem Historie seryjnych morderców Siewcy Obłędu. I to właśnie w tym zbiorze znajdziecie Państwo opowiadanie zatytułowane Krwawy seans, w którym autor połączył umiejętnie wątki rzeźnika z Niepuszewa wraz z wątkiem wróżbiarstwa, odczyniania uroków, egzorcyzmów i powstał taki dość ciekawy miks. Mocno zresztą trzymający się faktów, jeżeli chodzi o życie i zbrodniczą, przestępczą działalność Józefa Cypka. Wczesne życie.
Józef Cypek urodził się 20 sierpnia 1895 roku w Opolu. Matka mężczyzny była narodowości polskiej, ojciec był Niemcem. Sam Józef Cypek utożsamiał się mocno z narodem niemieckim. Wczesne lata życia Józefa były naznaczone trudnościami. W czasach jego dzieciństwa Opole pozostawało w granicach cesarstwa niemieckiego, co zapewne wpłynęło na tożsamość narodową, kulturową chłopca. Rodzina Cypków nie należała do zamożnych, co zmusiło młodego Józefa do podjęcia pracy już w bardzo młodym wieku. Miał wykształcenie zawodowe i pracował jako ślusarz. W 1915 roku, gdy miał 20 lat, Józef Cypek został powołany do niemieckiej armii podczas I wojny światowej. Podczas walk doznał poważnych obrażeń, wskutek których amputowano mu prawą nogę na wysokości kolana. Po zakończeniu wojny przez 2 lata przebywał w szpitalu, gdzie nauczył się korzystać z protezy. Jakie doświadczenia z życia mogły wpłynąć na późniejsze działania Józefa Cypka? Po pierwsze, była to utrata nogi. W 1917 roku Cypek odniósł poważne obrażenia skutkujące amputacją. To traumatyczne doświadczenie nie tylko fizycznie go osłabiło, ale mogło również wpłynąć na jego psychikę, wywołując frustrację i uczucie bezradności. Po drugie, długotrwała hospitalizacja. Po amputacji kończyny Józef spędził aż 2 lata w szpitalach. Przeszedł rekonwalescencję i nauczył się korzystać z protezy. Jednak okres tak długotrwałej izolacji mógł pogłębić jego poczucie wyobcowania i osamotnienia. Po trzecie, członkostwo w Komunistycznej Partii Niemiec. Przebywając w szpitalu, Cypek dołączył do Komunistycznej Partii Niemiec. Polityczne zaangażowanie mogło wpłynąć na późniejsze poglądy i działania Józefa, zwłaszcza w kontekście powojennej Polski. Po czwarte, odznaczenia wojskowe. Za służbę wojskową Cypek otrzymał 2 odznaczenia. Mogły one wzmocnić jego poczucie wartości, dumę, ale pozostawały w opozycji do jego późniejszych działań i mogły tworzyć w ten sposób wewnętrzny konflikt. Po piąte, wszystkie te doświadczenia z pewnością miały wpływ na kształtowanie się osobowości Józefa Cypka. Relacje rodzinne Cypka były złożone i pełne napięć, co mogło wpłynąć również na jego późniejsze działania. Po wojnie Józef ożenił się z Niemką o imieniu Margarita, która pochodziła z nizin społecznych i była prawdopodobnie prostytutką. Ich związek był prawdopodobnie trudny, biorąc pod uwagę różne tła społeczne i doświadczenia życiowe obojga. Istnieją doniesienia, że Cypek miał syna, z którym mieszkał przez krótki czas po przeprowadzce do Szczecina, jednak później chłopaka już nie widziano, co rodzi pytania o jego losy, a także o jego relacje z ojcem. Cypek był znany jako cichy, niepozorny sąsiad, co mogło maskować jego wewnętrzne konflikty i problemy. Jego zbrodnie tak mocno wstrząsnęły lokalną społecznością, ponieważ nikt nie podejrzewał go wcześniej o takie czyny. Okoliczności przeprowadzki do Szczecina. Józef Cypek zamieszkał w Szczecinie po zakończeniu II wojny światowej w 1952 roku. Po wojnie w tym właśnie mieście osiedlało się
wielu Niemców. Początkowo zamieszkał przy ulicy Wawrzyniaka, a potem przeniósł się do budynku przy ulicy Wilsona 7, dzisiejszej Niemierzyńskiej 7 w Szczecinie. Cypek pracował tam jako ślusarz w zajezdni tramwajowej pogodno. Jego życie nie budziło zastrzeżeń do momentu, gdy jego zbrodnia wyszła na jaw. Po II wojnie światowej warunki życia w Szczecinie były niezwykle trudne. Miasto zostało poważnie zniszczone w wyniku nalotów bombowych. Wiele budynków było tak naprawdę ruinami. W pierwszych tygodniach po wojnie brakowało podstawowych produktów, takich jak żywność, odzież, środki higieny, a zimą trzeba było mocno starać się o opał. Ludzie musieli radzić sobie w bardzo trudnych warunkach, korzystając, jeśli tylko była taka możliwość, z pomocy humanitarnej. W mieście było niebezpiecznie z powodu obecności niewybuchów oraz działalności grup przestępczych. Bezpieczeństwo publiczne stanowiło poważny problem dla władz Szczecina. Proces odbudowy był powolny, wymagał ogromnych nakładów pracy. Władze polskie przejęły administrację miasta w 1945 roku, co zapoczątkowało proces odbudowy i repolonizacji. Po wojnie napływała do Szczecina ludność z różnych części Polski, w tym repatrianci z Kresów Wschodnich, co powodowało dynamiczne zmiany demograficzne i kulturowe. Wielu mieszkańców musiało żyć w warunkach bardzo trudnych, prowizorycznych, często tymczasowych. Mieszkali w jakichś tymczasowych schronieniach, a nawet w zniszczonych, grożących zawaleniem budynkach. Zbrodnia. Józef Cypek został skazany za zamordowanie swojej sąsiadki Ireny Jarosz. Do zbrodni doszło 11 września 1952 roku. Cypek zwabił Irenę do swojego mieszkania, zabił ją, uderzając młotkiem w głowę, a następnie poćwiartował jej ciało. Chociaż udowodniono mu tylko tę jedną zbrodnię, istnieje teoria, że mógł być odpowiedzialny za większą liczbę morderstw. Po jego aresztowaniu w jeziorze Rusałka znaleziono czaszki, w tym czaszki dzieci, co sugeruje, że ofiar mogło być znacznie więcej. Teorie te pozostają elementem tzw. miejskiej legendy. Irena Jarosz w momencie swojej śmierci miała 20 lat. Była mężatką, matką kilkumiesięcznego dziecka. Józef Cypek zwabił ją do mieszkania pod pretekstem sąsiedzkiej pożyczki. Nie wzbudziło to podejrzeń ofiary, ponieważ sąsiedzi często pomagali sobie, użyczali sobie różnych przedmiotów, kiedy była taka potrzeba. To były zupełnie inne czasy niż dziś, kiedy z reguły nie znamy swoich sąsiadów. Wtedy wszyscy mieszkający w danej kamienicy, czy też na danym osiedlu, w danej wiosce, znali się, rozmawiali ze sobą i w razie potrzeby udzielali sobie sąsiedzkiej pomocy. I to było normą, więc w tym przypadku ofiara nie była zaskoczona tym, że Cypek zaprosił ją na moment do mieszkania. Musiało to wyglądać niewinnie i prawdopodobnie nie dawał po sobie poznać, nie dawał żadnych sygnałów, że ma jakieś niecne zamiary wobec młodej kobiety. Gdy Irena weszła do mieszkania, Cypek zaatakował ją młotkiem. Po dokonaniu zbrodni poćwiartował zwłoki młodej kobiety, prawdopodobnie w celu ich ukrycia. Mąż Ireny, zaniepokojony nieobecnością żony i brakiem niektórych przedmiotów w domu, zaczął jej szukać wśród sąsiadów. W mieszkaniu Cypka zauważył sukienkę Ireny oraz inne należące do niej przedmioty. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, znaleźli poćwiartowane ciało. Kara.
Przeciwko Józefowi Cypkowi zgromadzono kilka kluczowych dowodów, które doprowadziły do jego skazania za morderstwo. Pierwszym z nich było świadectwo męża ofiary. Mąż Ireny Jarosz zauważył brakujące przedmioty z ich mieszkania, w tym sukienkę żony i widoczną przez okno ich pierzynę. Po drugie, odkrycie ciała. Milicja po wejściu do lokalu zajmowanego przez Cypka znalazła poćwiartowane ciało Ireny Jarosz. Zwłoki były rozczłonkowane, a wnętrzności znajdowały się w wiadrze. Trzecim dowodem było narzędzie zbrodni. W mieszkaniu Cypka znaleziono młotek, którym pozbawił on ofiarę życia, a także maszynkę do mięsa ze śladami mielenia. Możemy tylko zastanawiać się, co mielił Cypek tą maszynką. Czwartym dowodem były ślady krwi. Milicja sporządziła szczegółową notatkę z oględzin miejsca zbrodni, to jest mieszkania Józefa Cypka, która zawierała opis makabrycznych szczegółów, takich jak serce i wątroba ludzka na talerzach. Fragment tej notatki przytoczyłam na początku odcinka. Józef Cypek nie przyznał się do winy przed sądem. Twierdził, że jest niewinny, nie popełnił zarzucanej mu zbrodni. Mimo jego zaprzeczeń zgromadzone dowody były na tyle przekonujące, że sąd uznał go za winnego i skazał na karę śmierci. Sąd Wojewódzki w Szczecinie wydał wyrok 17 września 1952 roku, a kara śmierci została wykonana 3 listopada 1952 roku. Nie ma jednoznacznych dowodów ani informacji wskazujących na to, że Józef Cypek cierpiał na jakąś chorobę psychiczną. W dostępnych źródłach brak jakichkolwiek wzmianek o diagnozie psychiatrycznej czy też ewentualnym badaniu psychiatrycznym. Jego działania były jednak tak brutalne, że można spekulować na temat stanu jego zdrowia psychicznego. Jakie były motywy zbrodni Józefa Cypka? Motyw działania Józefa Cypka nie został jednoznacznie ustalony. Istnieje kilka teorii na ten temat. Pierwsza z nich kładzie nacisk na ewentualne problemy psychiczne. Jak mówiłam, choć nie ma dowodów na to, że Cypek cierpiał na chorobę psychiczną, to jego brutalne działania mogą sugerować pewne zaburzenia psychiczne lub emocjonalne. Druga teoria nawiązuje do traumy wojennej. Doświadczenia z I wojny światowej, w tym utrata nogi, długotrwała hospitalizacja, mogły wpłynąć na psychikę Cypka i jego zachowanie. Trauma wojenna często prowadzi do poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych. Trzecia teoria mówi o izolacji społecznej. Ponieważ po wojnie Cypek był izolowany, przebywał w szpitalu na rehabilitacji, co mogło pogłębić jego poczucie wyobcowania oraz frustrację. Jego relacje z sąsiadami były ograniczone, a życie osobiste pełne zamieszania, zawieruchy, więc mógł się czuć wyizolowany i to też przez lata nawarstwiało się, powodując pewne emocjonalne deficyty. Czwarta hipoteza mówi o tym, że zbrodnia mogła być przypadkowym impulsem. Możliwe, że zbrodnia była po prostu wypadkową, nagłego impulsu, konfliktu, który wymknął się spod kontroli. Brak wcześniejszych dowodów na podobne zachowania w przypadku Józefa Cypka sugeruje, że mógł to być jednorazowy akt przemocy. Piąta, ostatnia teoria mówi o motywach materialnych. Istnieją spekulacje, że Cypek mógł zabić Irenę Jarosz z powodu chęci zdobycia jej osobistych rzeczy, które później znaleziono w jego mieszkaniu. O miejskich legendach i domniemanym kanibalizmie Józefa Cypka
usłyszycie w dalszej części odcinka. Moim gościem jest Maciej Szymczak, autor opowiadań powieści Grozy, którego najnowsza antologia Siewcy obłędu, historie seryjnych morderców jest już dostępna w sprzedaży. A w książce znajdziecie niezwykle ciekawą historię Krwawy seans, której bohaterem jest między innymi Józef Cypek. W zasadzie wszystkie te miejskie legendy dotyczące Józefa Cypka, one jakby chciały wykreować go na pierwszego powojennego seryjnego mordercę w Polsce, w powojennej Polsce. Kiedy to po przemianach politycznych, geograficznych Polska odzyskała tak zwane ziemie utracone, nasz kraj zmienił swą powierzchnię, geopolitycznie staliśmy się nowym tworem, no i tutaj odrodzona Polska miała posiadać pierwszego groźnego seryjnego mordercę, którym miał być właśnie według Szczecinian Józef Cypek. Wszystkie właśnie te pogłoski i legendy na jego temat, no moim zdaniem mają, czy mogą mieć potwierdzenie w rzeczywistości. Oczywiście nie da się tego udowodnić, ale znikąd się to nie wzięło. Na przykład jednych z popularniejszych pogłosek było to, że Cypek jako zapalony kinoman, bo on często właśnie tam blisko jego domu w Niebuszewie było kino, często tam chodził i że niby był w komitywie z kasjerką, która naganiała mu dzieci. On tym dzieciom fundował bilety, a później zaprasza do siebie do mieszkania i te dzieci już później wchodząc do jego mieszkania miały nigdy stamtąd nie wychodzić. Późniejsze pogłoski mówiły o tym, że on mordował te dzieci właśnie w zaciszu swojego mieszkania, świartował ich ciała w opuszczonym budynku Wyższej Szkoły Rolniczej, przerabiał ich, że tak powiem, ich ciała, ich zwłoki na mięso, które później sprzedawał na lokalnym targu w Szczecinie. Takie pogłoski chodziło. Więc z Cypka zrobiono właśnie seryjnego mordercę, kanibala, dzieciobójcę. No i przede wszystkim największe i najbardziej szokujące plotki są o tym właśnie bigosie, który ponoć sprzedawał, że on jest właśnie składnikiem tego jego bigosu, jest właśnie ludzkie mięso z tych dzieci, które on zabijał. No, przypomina to trochę historię Karla Denke, o którym pisałem w pierwszej części seryjni.pl, bo Karl Denke to też jest taka postać z przedwojennej tutaj części Polski. Wtedy to był zabór pruski. Jak wiadomo, Karl Denke mordował bezdomnych i przerabiał właśnie ich na mięso, które później sprzedawał na targu. Te same właśnie pogłoski dotyczyły Józefa Cypka. Czy tak było? Nie wiadomo, ale mogło tak być, gdyż policjanci, gdy odkryli zbrodnię Ireny Jarosz, odkryli tą zbrodnię właśnie u niego w mieszkaniu, no to oprócz właśnie poćwiartowanego ciała Ireny, znaleziono także no, wywleczone na wierzch wnętrzności, a także serce i wątrobę, którą znaleziono w kuchni i która leżała na talerzu, jakby Cypek przygotował się do konsumpcji jej wnętrzności. Po co on wyjął z ciała wątrobę i serce i czy zamierzał ją przyrządzić, ugotować? To jest jakby fakt, to jest fakt, bo to jest w protokole zatrzymania. Te informacje można znaleźć w aktach sprawy, więc na pewno nasuwa takie przypuszczenia, że rzeczywiście mógł być kanibalem, no bo po co inaczej to zrobił. Także Józef Cypek no, bardzo sprawnie poćwiartował Irenę Jarosz, jej ciało, z taką fachowością, że można przypuszczać, iż nie było to jego pierwsze, jedyne morderstwo, no bo gdyby zabił pierwszy raz spontanicznie z pobudek seksualnych, a nigdy wcześniej nie zdarzyło mu się nikogo zabić, ani rozkawałkować jego ciało, rozkawałkować ciało, by się go pozbyć, no to skąd miałby nabyć tych umiejętności, prawda? No skąd to się musiało wziąć? Także sam Cypek podczas przesłuchania przyznał się do tego, że odciętą głowę Ireny Jarosz zaniósł nad jezioro Rusałka i tam wrzucił do wody, by się pozbyć. Co ciekawe, w ramach śledztwa, już po tym jak on został zatrzymany i trafił do więzienia, spuszczono wodę ze zbiornika i znaleziono tam parę czaszek dziecięcych. Skoro on tam wyrzucił tą głowę, pozbył się tej głowy, wrzucając ją do jeziora Rusałka, a były tam też inne głowy, no to być może także to były
jego inne ofiary, więc pogłoski o tym, że był seryjnym morderstwem, wcale nie są takie wzięte z kosmosu, nie? Takie wzięte z powietrza. I moim zdaniem jest to wszystko bardzo prawdopodobne. Miejskie legendy na temat właśnie Józefa Cypka. No, był Niemcem, a jak wiadomo, w powojennej Polsce Niemcy cieszyli się specjalną estymą, specjalną sympatią mieszkańców Polski. No wiadomo, w czasie wojny dochodziło do różnych pogromów, animozji między danymi narodowościami, zwłaszcza tutaj Polacy z Niemcami, no od dawien dawna się nie lubili i na ziemiach odzyskanych ci Niemcy, którzy zostali, no wzbudzali wielką nieufność wobec Polaków, no i byli przez nich, no może nie szykanowani, no ale no, z dużą rezerwą do nich się odnoszono, a że Józef Cypek, choć miał już później obywatelstwo polskie, no to urodził się na terenie ówczesnych Niemiec, doskonale władał tym językiem, w czasie walczył właśnie po stronie Niemiec w I wojnie światowej, gdzie jak wiemy odniósł ranę no, nogi, tą nogę mu amputowano, później w czasie II wojny światowej chciał się dostać do Wehrmachtu, ponieważ był inwalidą, to go nie przyjęli. Ale ludzie rozpowiadali o tym, stąd się właśnie wzięła plotka, że był SS-manem, że służył właśnie w obozie koncentracyjnym, gdzie zabijał ludzi. Podobno pod jego pachą miał właśnie tatuaż swastyki. Także to jest jedna z plotek. Czy rzeczywiście on był SS-manem? No raczej na pewno nie był, bo był, bo jak wiadomo, Niemcy tutaj ten kult nazistowski, no to musiały to być osoby silne, wysportowane, zdrowe, no inwalidy nikt by tam do takiego elitarnego oddziału nie przyjął. No dzieciobójstwo. No tutaj także sąsiedzi rozpowiadali o tym, że kiedyś Cypek przyprowadził małego chłopca, blondyna, który go przedstawił jako swojego syna, jako swojego rzekomego syna, mieszkał z nim jakiś czas, ale później zniknął, rozpłynął się w tajemniczych okolicznościach. Także sąsiedzi opowiadali tutaj po latach, że czuli dziwny smród wydobywający się z jego mieszkania i trwało to miesiącami. No więc tutaj on rzeczywiście mógł te dzieci mordować. Tak mi się wydaje, że ten Cypek wcale nie jest tak mocno zdemonizowany, chociaż udowodniono mu tylko jedno morderstwo, bo więcej udowodnić się nie da, to jest moim zdaniem duża doza prawdopodobieństwa, iż był on rzeczywiście seryjnym mordercą. Ćwiartować mógł się nauczyć na przykład podczas świniobicia czy jakiegoś uboju zwierząt, no ale jakby mamy drugą okoliczność, czyli znalezienie wnętrzności ludzkich na talerzu, więc to by wskazywało, że no to ćwiartowanie miało też jakiś inny cel niż tylko pozbycie się zwłok. Po drugie, sam fakt, że on zachował do końca tak naprawdę zimną krew, wskazuje moim zdaniem na to, że to nie było jednostkowe morderstwo i jednostkowe ćwiartowanie, to było wszystko, mam wrażenie, układa się w taki ciąg przyczynowo-skutkowy i to rzeczywiście wskazywałoby na to, że robił to już kiedyś wcześniej i nie tylko ćwiczył na zwierzętach. Natomiast kwestia czaszek dziecięcych wydobytych z jeziora Rusałka jest to już typowo poszlaka, ponieważ biorąc pod uwagę no, stan medycyny sądowej i stan kryminalistyki przed 70 laty, no, nie było możliwe zweryfikowanie, jakich obrażeń doznały te ofiary, jaki czas spoczywają w tych wodach. Jakby no, jest to wciąż znak zapytania wielki, był i jest, i tego już się nie da zweryfikować, więc przypisano tylko to, na co bezsprzecznie wskazywały zabezpieczone dowody. Czy dotarłeś do jakichś źródeł, które mówiłyby o reakcjach społecznych w Szczecinie na działalność zbrodniczą Józefa Cypka? W zasadzie tylko do pogłosek i miejskich legend. Do jakichś szczególnych źródeł to nie dotarłem, no bo zwłaszcza ta kamienica w Niebuszewie, gdzie on mieszka. Kiedyś to była osobna miejscowość, dzisiaj to jest dzielnica Szczecina. Wtedy jeszcze właśnie zaraz po wojnie Niebuszewo cieszyło się bardzo złą sławą.
Było to miejsce opanowane przez różne właśnie szumowiny z dna społecznego. Mnóstwo tam było awanturnictwa, pijactwa. No i zamieszkiwały te okolice często osoby właśnie z szemraną opinią. Józef Sypek też miał szemraną opinię, nie cieszył się sympatią swoich sąsiadów. Pogardliwie był nazywany Niemcem, ale nie tylko ze względu na swoją narodowość, ale w ogóle był takim człowiekiem nieprzyjemnym, mrukliwym, więc często dawał się we znaki swoim sąsiadom. Więc taka osoba, no, nieprzyjemna, niesympatyczna i jeszcze tutaj jakby skazana za tak okrutne morderstwo, no to wzbudziła nie lada sensację wtedy w powojennym Szczecinie, gdzie jeszcze te animozje wobec Niemców były żywe. Był to naturalny materiał taki przyrost właśnie takiej miejskiej legendy, podobnie jak w Poznaniu tutaj Józef Pluta stał się taką miejską legendą, choć rzeczywiście był on seryjnym mordercą i udowodniono mu dwa podwójne wielokrotne morderstwa i jedno seryjne i jedno pojedyncze morderstwo. No to Józefie Plucie też opowiadano niestworzone historie, straszono się nim, układano wierszyki. Tak samo i dzieci wcześniej straszono Józefem Cypkiem. A dzisiaj ta kamienica, w której on zamieszkiwał, bo chyba ta kamienica jeszcze stoi, z tego co słyszałem, to miała być rozebrana, ale chyba jeszcze stoi to miejsce, ta kamienica w tym miejscu, no to ona też jakby jest jakby taka nowa miejska legenda, która ostatnio się wytworzyła, że jest to mieszkanie nawiedzone. To jest też coś, czym się posiłkowałem w swoim opowiadaniu, prawda? Tym elementem tego nawiedzenia przez ducha mordercy. I nie wziąłem tego jakby z powietrza, bo krążą też takie historie, że to mieszkanie jest nawiedzone. Tam przy ulicy Wilsona 3 bodajże, tak? Dobrze mówię? Już nie pamiętam, nie chciałbym Państwa tutaj zmylić. Przy ulicy Niemierzyńskiej 7, dawniej Wilsona. A, przepraszam, wtedy to była Niemierzyńska, a teraz chyba się zmieniła na Wilsona. Odwrotnie. Odwrotnie, dobrze. Pani redaktor, jak zawsze ma rację. I teraz możemy wszystkim wyznać, że tak naprawdę to ja napisałam to opowiadanie, a ja byłam ghostwriterem. Natomiast ja dotarłam do ciekawego jakiegoś artykułu w internecie o strasznych dymach, które były w związku z tablicą pamiątkową, upamiętniającą właśnie Józefa Cypka, która miała być lub też przez krótki czas była zawieszona na elewacji tego budynku. Tutaj rozgorzała w internecie przeogromna dyskusja, bo niektórzy wieszali przysłowiowe psy na włodarzach miasta, że to jest gloryfikowanie przestępców, że to jest w ogóle kpina z ofiar, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. To tak jakby wystawić pomnik Jeffreyowi Dahmerowi, a obok tego pojawiały się takie bardziej już wyważone głosy, mówiące, że jest to przecież kawałek historii Szczecina. Prawdopodobnie ma to jakiś walor taki turystyczny, więc może przyciągnąć potencjalnie turystów, więc niekoniecznie jest warto zakopywać. No, kwestia dyskusyjna, czy akurat Cypkowi należą się tablice pamiątkowe i w jakiej formie ewentualnie miała ona być, żeby miało to swój taki wymiar poszanowania dla ofiary. No ale taka dyskusja w internecie była, a może nawet jest. Przed chwilą wspomniałaś o tablicy pamiątkowej, wydaje mi się co najmniej kosmiczny. Nie uważam, aby jakiegokolwiek seryjnego mordercę, czy w ogóle mordercę należałoby upamiętniać. Bo idąc z tym tropem, no dlaczego w Berlinie mieliby wystawić pomnika Hitlerowi, bo też by przyciągnęło mnóstwo turystów, prawda? Ale to jakby już jest kwestia etyczna do rozważenia. Każdy ma prawo tutaj mieć własne zdanie. No sam Cypek, jak wiemy, w ja opinii staram się sądu być obiektywna. Był no, poczytalny. Takie i takie głosy. Znaczy w przypadku Cypka to chyba w ogóle mu żadnych badań psychiatrycznych nie przeprowadzono, więc kwestia jego poczytalności to jest rzecz otwarta. Jakiś lekarz orzekał. Nie było oczywiście
profesjonalnych badań psychiatrycznych, takich jak dzisiaj się robi, prawda? Ktoś go tam badał i stwierdził, że w momencie popełniania czynu przed i po był poczytalny. On sam się przyznał do tego, że planował zabójstwo Ireny od 2 dni mniej więcej. On, a motywem tym miało być, bardzo ona mu się podobała i nie chciała z nim uprawiać seksu, więc on sam wziął to sobie siłą. Na początku się przyznał, zaraz po zatrzymaniu. Później stwierdził, że on poszedł do kina w tym czasie, wrócił z kina wieczorem, poszedł z jakimiś swoimi przyjaciółmi do kina, wrócił wieczorem, no i poszedł spać. I jak się obudził, to to ciało rozczłonkowane już było w tym mieszkaniu i nie wiedział, skąd ono się tam wzięło. Jeszcze inna wersja była taka, że mówił, że pomógł mu w tym jego jakiś przyjaciel. Że on przyszedł, że on po prostu był zły na Irenę, bo podobno Irena ukradła mu jakieś dziecko. Ukradła mu dziecko, które on nie mógł odzyskać i z zemsty uderzył młotkiem w głowę, a Józef mu pomógł i podciął jej gardło. Więc on tych wersji wiele przytoczył, ale to, co prawdziwe, to jest to, co na początku, że na początku, zaraz po zatrzymaniu, przyznał się do tego morderstwa. To jest najbardziej składne, najbardziej racjonalne. To, że po prostu motywem zbrodni był kontekst seksualny, po prostu podobała mu się i chciał ją posiąść, jak sam stwierdził, mówiąc, chciał się z nią pokochać. A że ona go odrzuciła, no to uderzył ją młotkiem, podciął gardło, wykorzystał, a potem pozbył się ciała. No. Zrobił to wszystko w bardzo zaplanowany sposób. Prawdopodobnie też najwidoczniej jej wnętrzności na jakieś podroby przerobić, prawda? No bo po co to serce, po co ta wątroba się tam znajdowała? Zresztą wszystko dokładnie to opisałem w swoim opowiadaniu, bardzo realistycznie, więc polecam wszystkim czytelnikom zagłębić się w tę historię. Są tam i wątki paranormalne i dużo soczystego true crime z bardzo krwawymi opisami. Jest to moim zdaniem jedno z bardziej oryginalnych opowiadań w Siewcach Obłędów. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jakbym miała wybierać swój numer jeden, to ciężko by mi było, bo wszystkie są na tak samo wysokim poziomie. Wszystkie są różne, różnią się od siebie konstrukcją, sposobem zaprezentowania bohatera. Część jest z dnia ofiary opowiadań napisana, tak jak Czarny Jezus na przykład. Część z punktu widzenia mordercy, wręcz skrajnie, tak jak Pamiętnik mordercy. Nie mam tutaj w swym zbiorze swojego numer jeden. Ale wiesz co, ale teraz mnie naszła taka refleksja, bo trochę jest tak, jak mówisz, że ta tablica pamiątkowa dla Cypka, tak by poszczególne miasta, ludzie z poszczególnych regionów Polski szczycili się tym, że w ich mieście był dany seryjny morderca. Szczecin, tutaj opowiada o Józefu Cypku, szczyci się tym Józefem Cypkiem. Poznań przywołuje postać Kolanowskiego. Wiadomo, Kolanowski Piotr był bardzo specyficznym mordercą. Mariusza Trynkiewicza. Dokładnie, więc każdy jakby się martwi, chwali tym swoim mordercą, tak samo jak Kraków Karolem Kotem na przykład. Prawda? No i to jest tak, takie trochę dziwne, ale może to jest taka moda amerykańska, bo tam w Stanach to rzeczywiście też, jak Jeffrey Dahmer i tak dalej, to już jest taka trochę marka się zrobiła obok właśnie firmy narzędziowej Milwaukee, to także Jeffrey Dahmer jest zaraz po nich kolejną osobą, która kojarzy się z tym miastem, z tym regionem. Czyli jeżeli chodzi o Trynkiewicza, gdybym miała coś widzieć u siebie w mieście, to bardzo chciałabym kaplicę pamiątkową w miejscu, gdzie zostały znalezione zwłoki ofiar w tym lesie. Ja mniej więcej wiem, gdzie to było. Nie przypominam sobie, żeby tam był chociażby mały krzyżyk upamiętniający te ofiary. Piotrkowie, jeszcze na cmentarzu waszym leży inny seryjny morderca, ojciec Damazy, który był księdzem, o którym może kiedyś opowiemy. Miał proces w pięknej sądowej sali, która do dziś nosi miano, takie niepisane, sala macocha. Trzeba przyznać, jak na małe miasto, no to macie trochę tych morderców. No bo Piotrków jest położony w centrum Polski i przecinają się różne szlaki. Przecież pod Łodzią grasował też i chyba w okolicach Łodzi, no ten właśnie kanibal. Jak on się nazywał? Ten z tymi, ten blacharz, no. A, no tak, oczywiście, Kutno, Zgierz. Rzeczy Ferdynand Gryning, tak? Dokładnie, dokładnie. To też wszystko jest w okolicach Piotrkowa, województwo łódzkie. W województwie łódzkim to w ogóle ta galeria tych osobowości, że tak powiem, tych morderczych, tych wyroli jest pełno. A już samą wisienką na torcie jest afera z łowcami skór, prawda?
w łódzkim pogotowiu, to dopiero było. Jakie są współczesne interpretacje Józefa Cypka? Współczesne interpretacje na temat postaci tego seryjnego mordercy są takie, iż był on jednokrotnym zabójcą. Obecni badacze nie przychylają się do tezy, że był on seryjnym mordercą, chociaż mniej więcej właśnie w czasach powojennych, zaraz po wojnie, znajdywano kawałki ciał w różnych miejscach, na peronach, w beczkach, po farbach. No, było parę zwłok, parę rozkawałkanych zwłok znajdywanych na terenie całego Szczecina. No to badacze nie przypisują tego Cypkowi, gdyż twierdzą, że w tym czasie, kiedy znaleziono właśnie fragmenty tych ciał, musiał być to jakiś inny seryjny morderca, nieznany dzisiaj, działający na terenie Szczecina, gdyż Cypek mieszkał jeszcze wtedy w Wałbrzychu. On później z Opola do Wałbrzycha się przeprowadził i dopiero potem do Szczecina. Badacze w większości przychylają się do tezy, że nie był on ani kanibalem, ani seryjnym mordercą, tylko zabójcą Ireny Jarosz. W takim razie czemu chciał zjeść to serce i wątrobę? No, dlatego są inni badacze, których zdanie podzielamy. Oni są w mniejszości, ale ja podzielam ich zdanie i uważam, że na pewno tych morderstw było więcej. No dzisiaj już tego nie jesteśmy w stanie udowodnić. Zaraz po wojnie no, policja działała trochę inaczej. Nie było tych wszystkich nowinek technicznych. Wszystko to przepadło, no bo wszystkie te techniki kryminalistyczne no, w tamtych czasach no, to były w powijakach, a pojęcie seryjnego mordercy jako tako no, to chyba jeszcze nawet się nie wykształciło, bo no, dopiero tak gdzieś chyba w latach 70. dopiero któryś z profilerów amerykańskich użył po raz pierwszy tego stwierdzenia. Wcześniej nazywało się ich wampirami, w Polsce przynajmniej. Reasumując, współcześni seryjni mordercy mają o wiele cięższą i trudniejszą robotę. Powiedzmy, że raz, że DNA wiadomo, ale przed tym można się jakoś zabezpieczyć, jak ktoś ma łeb na karku, no ale monitoring. A Są śledzeni wszędzie. A Komórki, logowanie wszystko. Ze stacji tych przekaźnikowych? Dokładnie. Dokładnie teraz można powiedzieć, każdy przestępca ma mocno pod górkę. Jeśli nie jest informatykiem jakimś potrafiąca zmylić organy ścigania, zamazywać w sieci swoje działania, no to na 95% wpadnie. Na 55% znajdą taką osobę, no bo gdzież ona ma się ukryć? No na pewno nie w Europie. No przykładem... Bo do Białorusi uciekać, albo do Rosji. Takiej fuszerki jest kajetan poznański. Taki inteligentny, no, tak, o czym... taki dobry chłopak był, tak sobie tak. Niby wszystko zaplanował. Tak, to tak sobie wszystko zaplanował, ale niestety trochę, no trochę przecenił własne możliwości. Zbyt bardzo wierzył we własny intelekt, ale tak już narcyzi mają. Natomiast Cypek był w zasadzie nie do schwytania. Prosty chłop. Nie do schwytania i tak naprawdę gdyby wybrał sobie jakąś inną ofiarę, nawet z innej dzielnicy Szczecina, kogoś, no on zaatakował osobę z tej samej kamienicy. Więc to przecież to było oczywiste, że będą jej szukać. Jeszcze zabrał te rzeczy, jakąś pierzynę, położył to wszystko na łóżku. To było widać z okna. Tylko dlatego wpadł. Tak. Nie było to zbyt mądre, chociaż czy kontekst był rzeczywiście seksualny, taki do końca też nie wiadomo, bo on często zmieniał Cypek te ze swoje zeznania, jak już wcześniej podałem parę tych wersji jego zeznań, ale jednym z takich zeznań było też to, z takich wersji, których on podał śledczym, było to, że Irena chciała odejść od swojego męża, że on miał jej w tym pomóc i tamtego dnia przyszła do niego, pili dużo, no i potem się pokłócili i on ją zabił. To też była jedna z wersji. Ale oczywiście nie należy wierzyć w tą wersję. Też wydaje mi się, że akurat ta ofiara nie była skłonna do libacji alkoholowych z Cypkiem. No, ale był alkoholikiem, był awanturnikiem, no i bok w ogóle całe Niebuszowo wtedy to była naprawdę podła dzielnica. Ostatnie słowo zostawiam tobie. Więc tak, drodzy Państwo, sami musicie zdecydować, czy wierzyć w to, że Józef Cypek był okrutnym, seryjnym mordercą mającym na koncie według niektórych podań nawet kilkadziesiąt ofiar, czy po prostu był sfrustrowanym, smutnym człowiekiem ze złamanym życiem, zgorzkniałym inwalidą, który po prostu nie mógł oprzeć się wdziękom swojej sąsiadki i pod wpływem alkoholu, w przypływie jakiegoś podniecenia, postanowił ją zabić, żeby wykorzystać jej ciało. Jak to było naprawdę z nim, z jego legendą,
Tego się nigdy nie dowiemy. Pozostawiamy to Wam do Waszej interpretacji. A już za moment wysłuchacie Państwo fragmentu opowiadania Krwawy Seans w interpretacji Wojciecha Cieślawskiego. I niezmiennie zachęcamy do subskrybowania kanału i śledzenia profilu Wojtka, a my dziś z Państwem żegnamy się w klubie seryjnych morderców Maciej Szymczak i Joanna Kotala. Spokojnej nocy lub miłego dnia. Spokojnej nocy. Maciej Szymczak. Zbiór opowiadań. Siewcy obłędu. Historie seryjnych morderców. Wydawca Czary Mary. Krwawy seans. Rozejrzał się od niechcenia po kuchni. Nagle jego oczy zapłonęły z ekscytacją na widok ludzkiej czaszki stojącej na parapecie. Prawdziwa? Najprawdziwsza. Odparł z dumą Cypek. Kazik patrzył zafascynowany, bo nigdy wcześniej nie widział ludzkich szczątków. Chcesz zobaczyć inne kości? Chłopiec pokiwał twierdząco głową. Zajrzyj do kuferka pod stołem. Kazio pochylił się, podnosząc niewielką skrzynkę z podłogi. Postawił ją na stole, a następnie uniósł wieko, odkrywając zgromadzone tam trofea. Największe wrażenie zrobiła na nim wypolerowana kość piszczelowa, którą wyjął ostrożnie, a potem przyłożył do własnej nogi. Czy to kość jakiegoś żołnierza? Tak, pewnego kacapa. To pamiątka z frontu. Zabił pan kogoś na wojnie? Nie wiesz, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła? Skończmy tę rozmowę. Zażądał poirytowany mężczyzna. Teraz powiem ci, co masz dla mnie zrobić. Lepiej słuchaj uważnie, bo nie powtórzę. Otworzył drzwiczki z piżarni i wyjął z niej worek kartofli. Masz je wszystkie ostrugać. Potrzebne mi są do gulaszu. Bierz się do roboty, a ja skoczę poszukać tego biletu dla ciebie. Kino. Tfu! Tylko o tym gówniarze dzisiaj myślą. Oddalił się, zrzędząc pod nosem. Kazik ochoczo rozpoczął pracę. Kwadrans uwinął się z zadaniem, wyrzucając obierki do kosza na śmieci. Ziemniaki umieścił w pustym garnku. Usiadł na taborecie i grzecznie czekał na powrót pana Józefa. Po 20 minutach oczekiwania zaniepokojony chłopak zaczął podejrzewać, że gospodarz zwyczajnie go wykorzystał. — Proszę pana! — krzyknął zniecierpliwiony. — Proszę pana, skończyłem już! — odpowiedziała mu cisza. Kazio był rozdrażniony. Nie zamierzał opuścić mieszkania bez biletu do kina. Minął kolejny kwadrans, zapadł zmrok i chłopiec był już pewien, że wstrętny dziad z niego zakpił. Pewnie schował się w mieszkaniu, mając nadzieję, że gość znudzi się czekaniem i wróci do domu. Wstał z krzesła i ruszył w stronę korytarza, aby odnaleźć pana Józefa. Zatrzymał się w pół kroku, czując na karku chłodny dotyk ostrza. — Mam twój bilet, kochasiu! — szepnął Cypek. W jego głosie wybrzmiała niezdrowa ekscytacja. Ostrze noża powoli przecinało skórę chłopaka, wnikając coraz głębiej. Kazio poczuł spływającą po szyi stróżkę krwi. Chciał coś powiedzieć, lecz jego myśli sparaliżował atawistyczny strach. Serce waliło mu jak szalone. Oddychał szybko i nierówno, pocąc się obficie. — Co pan robi? — zadał pytanie, które zawisło w stęchłej próżni, nie doczekawszy się odpowiedzi. Józef prawnym ruchem podciął mu krtań, zerwał więzadła i mięśnie, oddzielając głowę od korpusu. Morderca przedzierał się przez gęsty las, słysząc złowrogie skrzypienie targanych wichrem drzew. Noc była wyjątkowo ciemna. Cypek poruszał się niemal po omacku po zachwaszczonej ścieżce. Prawie wpadł do wody, wychodząc z gęstwiny przy brzegu jeziora. Wreszcie stanął na trawiastej plaży, rozglądając się czujnie dookoła. Upewnił się, że jest sam, a następnie zrzucił z pleców zakrwawione prześcieradło, w które zawinął zwłoki Kazia. Rozwiązał pętlę, rozłożył płachtę na ziemi, chwycił czerep i z całej siły cisnął go do wody. Główka chłopca poszybowała w górę i spadła parę metrów dalej, wydając złowrogi plusk. Na szczęście zbiornik Rusałka był dość głęboki i prawie nikt się tu nie kąpał. Ryzyko odkrycia zwłok było znikome. Cypek pozbierał kolejne części ciała i wrzucił je do jeziora. Zakrwawioną pościel upchnął w studzience kanalizacyjnej. Pozbywszy się zwłok, obmył twarz. Otrzeźwiał, jakby zbudzony z długiego pijackiego snu. Przestanął zakłopotany, próbując przypomnieć sobie makabryczną zbrodnię, której dokonał przed kilkoma godzinami. Miał świadomość naganności swoich czynów, ale nie potrafił zapanować nad demonem, który w nim drzemał.
Potwór domagał się krwi, to też nieustannie go karmił. Józef zdał sobie sprawę, że ma poważny problem. Na szukanie pomocy było jednak za późno. To nie były pierwsze zwłoki zatopione w Rusałce. Znów stracił nad sobą kontrolę i wpadł w morderczy szał. Bał się, że w końcu go złapią i zakończą żałosny żywot na szubienicy. Polacy nienawidzili Niemców, więc pewnie nie doczekałby procesu, padłszy ofiarą krwawego samosądu dokonanego przez okoliczną ludność. Cypek ruszył w stronę domu szybkim, nerwowym krokiem. Postanowił z tym skończyć. Domyślał się, że władze szukają wszystkich zaginionych dzieci. Nie miał pojęcia, dlaczego wybierał tak młode ofiary. To szaleństwo zaczęło się, gdy jego żona uciekła z kochankiem. Józef doskonale pamiętał, jak się wówczas czuł. Kalekie gówno, nic nie warty śmieć. Zbędna imitacja mężczyzny zatruwająca innym życie. Mentalny impotent. O Belgii słyszał wyłącznie w swojej głowie, jednak się temu nie dziwił. Żona zdradziła go z pierwszym lepszym ochlapusem, który się nawinął. Głupia kurwa, chociaż pewnie miała rację. Był inwalidą. Każde ich zbliżenie było parodią miłości, o której zawsze marzył. Konieczność obnażenia protezy lub co gorsza kikuta nogi powodowała głęboki, psychiczny ból. Tak bardzo pragnął swojej kobiety, a zarazem tak mocno wstydził się swojej niesprawności. Cypek żalił się na los, czując przemożną chęć odwetu na niesprawiedliwym świecie. Wtedy zaczęło w nim coś pękać. Utracił resztki człowieczeństwa. Musiał się zemścić, poczuć ciepłą krew na rękach, by wyrównać z życiem rachunki. Wybierał najsłabsze ofiary, takie, które nie mogły się bronić. Nie rozumiał, czemu podniecał go ból ofiar i dlaczego zaczął kosztować ich mięso. Jakiś głos namawiał go do tego, a on nie potrafił mu się oprzeć. Po raz pierwszy zabił małego chłopca, którego zwabił do domu. Bezdomna sierota zamieszkała z nim, pomagając w domowych obowiązkach. Pewnego dnia, ubijając mięso na kotlety, zauważył, jak dzieciak bawi się drewnianym żołnierzykiem. To był impuls. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Uderzył chłopca tłuczkiem z całej siły w potylicę, a potem otworzył jego brzuch nożem. Oczyścił ciało z wnętrzności, pozostawiając dla siebie kawałek surowego serca i wątrobę. Usmażył je potem na smalcu z dodatkiem cebuli. Smak tej potrawy wybitnie mu nie podszedł. Zwymiotował większość tego, co udało mu się zjeść. Potem przez długi czas unikał wszelkich podrobów. Najgorsze, że sąsiedzi kojarzyli tego gówniarza, który z nim zamieszkał. Cóż, zaczepiali go, pytając o chłopca. Musiał kłamać, że ten wrócił do rodziny na wieś. Pozbył się zwłok, mieląc mięsa, a potem smażąc pulpety, które sprzedał na targu w Szczecinie. Myślał, że to incydent, jednak jego apetyt z czasem wzrósł. Od pewnego czasu myślał o kobietach, chętnie odbyłby z jakąś przedśmiertny stosunek. Złapał się na tym, że nie wszystko pamiętał, gdy wpadał w zabójczy szał. Tracił częściowo świadomość, a potem trzeźwiał, skąpany we krwi ofiar. Być może powodem były makabryczne wspomnienia z frontu, bestialstwo wojny, które wyparł z pamięci. Ten koszmar nigdy się nie skończy. Wyłoniwszy się z lasu, Cypek poczuł wzmożoną senność. Marzył o zatopieniu się w miękkiej pościeli i zaśnięciu. Na szczęście nie miewał snów, po prostu zamykał oczy i odpływał w ciemność. Obwieszona siatkami Irena przecisnęła się przez niedomkniętą bramę kamienicy. Weszła na drugie piętro, dysząc ze zmęczenia. Zakupy bardzo jej ciążyły. Pod drzwiami czekała już Zofia, sąsiadka, z którą często plotkowały. O, cześć! Właśnie wybierałam się do ciebie! Koleżanka rozpromieniła się na widok Ireny. Czekaj, pomogę ci z torbami. Ważą chyba tonę. Co ty tam, kochana, dźwigasz? Kupiłam 10 kilo cukru. Muszę upiec parę ciast na chrzest Tymka. Irena odetchnęła z ulgą, przekazując część siatek sąsiadce. Bolały ją plecy i barki. Najbliższy sklep znajdował się w Grabowie, pół godziny autobusem z osiedla, na którym mieszkała. Na męża nie mogła liczyć, gdyż pracował do późna. Radziła sobie sama, jednocześnie opiekując się paromiesięcznym niemowlęciem. Przekręciła klucz w zamku, lecz mechanizm znów się zaciął. – A gdzie Tymek? – zapytała Zofia. – Śpi w swoim łóżeczku. Skorzystałam z jego drzemki i urwałam się na zakupy. Nie było mnie może godzinę, półtorej. Tłumaczyła koleżance Irena, czerwieniąc się ze wstydu. Zdawała sobie sprawę, że pozostawienie niemowlaka samego w domu nie było zbyt odpowiedzialne. Czuła wyrzuty sumienia, ale przecież nie miała wyjścia. Wyprawa z Tymkiem byłaby ponad jej siły. To jak? Herbatka? Po chwili zamek ustąpił, a Irena z ulgą otworzyła drzwi. Bała się, że usłyszy płacz dziecka. Na szczęście w mieszkaniu panowała cisza. Witam, szanowne panie. Z mieszkania na najniższym piętrze wytoczył się pan Józef. Na jego twarzy rysowało się nieudolnie maskowane cierpienie.
Były obywatel Niemiec nie był lubiany przez mieszkańców kamienicy. Na temat jego przeszłości krążyło wiele mrożących krew w żyłach plotek. Niegdyś SS-man miał ponoć na sumieniu życie wielu Polaków. Dzień dobry, panie Józefie! Odkrzyknęła Irena, unikając jego wzroku. Obecność starego zawsze ją krępowała. Tak naprawdę niczego nie mogła mu zarzucić. Był miły i uczynny, choć czasem jego zbyt bezpośrednie żarty wywoływały konsternację. Cypek flirtował z nią, pozwalając sobie na wysoce niestosowne propozycje. Złociutka, jakie ty masz piękne nóżki! Rzekł lubieżnie, zatrzymując się na schodach. Wiele dałbym za taką żonę jak ty, Irciu. Z łóżka bym cię nie wypuścił. Panie Józefie, proszę tak nie żartować. Zawstydza mnie pan. Irenę irytowały te komplementy, jednak nie potrafiła być szorstka dla sąsiada. Wiedziała, że jest inwalidą i wiedzie naprawdę podłe życie. Cypek zaciskał dłoń na poręczy, szukając kontaktu wzrokowego z młodą sąsiadką. Miło pogadać, ale muszę już iść do synka. Zbyła go kobieta, wchodząc do mieszkania. Zakluczyła za sobą drzwi. Boże, co za obleśny dziad! Skrzywiła się Zofia. Widziałaś, jak gapi się na twój biust? On wciąż stoi na korytarzu. To tylko starszy, samotny pan. Nie ma się czego obawiać. Ten zboczeniec wciąż tam jest, powiedziała sąsiadka, spoglądając przez wizjer. Ty lepiej na niego uważaj, kochana. Aż ciarki mnie przeszły, brz. Podobno stacjonował w obozie koncentracyjnym. Że też ziemię nosi takie plugastwo? Ludzie głupoty gadają. To kuternoga, jakie zagrożenie może stanowić? Ja tam ludziom w przeszłość nie zaglądam. Wojny już nie ma. Trzeba zapomnieć o tym, co było i żyć teraźniejszością. Zbyła temat Irena, niosąc zakupy do kuchni. No dobrze, nie mówmy więcej o tym strasznym człowieku, przyznała Zofia. Właściwie wpadłam do ciebie na chwilkę, by powiedzieć, że wpadnę wieczorem. Teraz idę na pocztę. Kupić ci coś po drodze? Dzięki, kochana, wszystko mam. Dobrze, wrócę za 2 godziny. Mam nadzieję, że ten cap poszedł już sobie. Włosy stają mi dęba na jego widok. Wyjrzała ponownie na pustą tym razem klatkę schodową. Droga wolna! Odetchnęła z ulgą, uśmiechając się do koleżanki. Czy pomożesz mi później przy cieście? Przyjeżdża do nas rodzina męża z Podlasia. Mam mnóstwo roboty. Nie martw się! Nie zostawię cię z tym samej! Zofia uścisnęła przyjaciółkę. Do zobaczenia później, Irciu! Irena zakluczyła za sąsiadką drzwi i rozpakowała zakupy. Cholera! Zakleła, bo jednak o czymś zapomniała. Miała kupić mąkę. Bez niej nie upiecze przecież ciasta. Myślała intensywnie, jak zdobyć produkt. Nie mogła ponownie wyjść do sklepu, bo Tymek w każdej chwili mógł się obudzić. Pomyślała, że najrozsądniej będzie pożyczyć trochę mąki od sąsiada. Wiedziała, że pan Józef jej nie odmówi. Była nawet skłonna znieść jego obleśne żarty. Zajrzała do pokoju dziecka. Rumiany maluszek spał z głową przekręconą na prawy bok w łóżeczku. Oddychał miarowo. Irena wsunęła pantofle i zeszła do sąsiada. Czytał Wojciech Cieślawski. Książka dostępna w serwisach streamingowych.